mam się tego pojęcia, czy coś słychać, bo jest, nie wiem, jakaś studzienka tutaj obok dosłownie i cały czas woda leci. Ale bardzo fajne widoki, słuchajcie. Jest weekend, słońce, szykuje się naprawdę genialna pogoda. Mam nadzieję, że u was również. Dzisiaj szybki wypad ogólnie tutaj w naturę, zobaczyć co tam ciekawego słychać. Piątek, w przyszły piątek wyjeżdżam do Warszawy, więc cóż. I to wyjeżdżam na piątek, sobotę, niedzielę i poniedziałek do Warszawy bezpośrednio na Good Game, na spotkanie oczywiście z wami. Sporo materiałów zapasowych trzeba będzie nagrać. Był płot, nie ma płota. Więcej przestrzeni. Tak więc trwają prace w ogrodzie. Ogród pięknieje, powiększa się, płot znika. Trochę zieleni. To jest system Honda. Jeden robi, nie, dwóch robi, jeden dogląda. Panie Benek, co pan tu robi? Dlaczego pan nie pracuje w ogrodzie? Proszę przyznać, co to za uśmiech? A, krzywy uśmiech, widzę to, widzę. Słuchajcie, jest następny dzień, czyli niedziela, jestem totalnie niewyspany. Jest to, co prawda, prawie dziewiąta, ale położyłem się o pierwszej. Jestem totalnie zmęczony, niewyspany, wszystko mnie boli. I nie przewidywałem tego, że będę dzisiaj wstawał tak wcześnie, żeby pojechać w Bieszczady. Do tego stopnia jestem nieprzygotowany, że ładuję telefon przy użyciu powerbanka. Super. Dalej jestem niewyspany niestety. Jestem już na miejscu, jestem w Polańczyku, jestem bezpośrednio nad cudowną Soliną, nad jeziorem. Odpoczynek, w końcu słuchajcie, odpoczynek, a w przyszłym tygodniu wyjazd do Warszawy. Zupełnie coś innego. Sam beton będzie dosłownie, ale nie szkodzi. Dzisiaj podpoczywam moje gardło, być może troszeczkę i zjem cudowny obiad w Polańczyku, ponieważ tutaj jest moja ulubiona restauracja, czyli bar pod batem, właściwie bar, tak, bar pod batem. I tu znajdziemy coś takiego jak schab po bieszczacku. Genialna sprawa, naprawdę. Także cóż, moi drodzy, ja odpoczywam dalej. Na pewno jakieś będę wam wrzucał zrzuty z całego mojego wypadu. Dzisiaj jeszcze mnie czeka do Przemyśla droga długa, nie wiem czy mi się uda. I w sumie chyba tyle. Przede wszystkim odpoczynek i fajne ujęcia, jak mi się wydaje. Napiszcie na dole, jak wam minął weekend. Mam nadzieję, że równie fajnie. Już koniec, mam dość, muszę wrócić do domu, odpocząć.
Zaraz skisnie, jest tak ciepło. Ja mam jeszcze długi rękaw, żeby było śmieszniej, długie spodnie jeansowe. Kciuszek w galerii Sanowej odebrany, można wracać do domu. A, jeszcze nie. Jak to wygląda? Lepiej? A, słuchajcie, dorwałem się do marynarki, moi drodzy, taka fajna marynareczka. Dajcie znać, czy wam się podoba, mam nadzieję, że tak. Mnie się bardzo podoba. Słuchajcie, poczuwam marynarki, akurat taka miarę bardzo luźna, taka z metką jeszcze, tak. Metki są podobno teraz bardzo fajne i każdy chce je nosić. Słuchajcie, tak jest. Właśnie wróciłem z długiej, całodziennej podróży. Jestem niesamowicie zmęczony. Mam już totalnie dość. Znowu mnie spiekło słońce. Cały jestem i to jeszcze tak dziwnie spiekło, bo tylko no znowu tutaj dziwne jakieś okolice plus rękawki. Miałem rękawek dotąd. Wziąłem sobie długi rękaw, słuchajcie, na słońce 30 stopni. Wziąłem sobie długi rękaw, więc automatycznie bardzo fajna sytuacja. Spiekło mi tylko dotąd. Takie rękawki teraz będę miał czerwone. Masakra, muszę z tym coś zrobić. Nieważne, słuchajcie, ogólnie rzecz biorąc, weekend zaliczam jako plus. Poza tym, że 6 punktów karnych i 200 złotych mandatu, tak jest, za przekroczenie prędkości. To nie ja, ja byłem pasażerem i to nie było dużo, ale niestety wystarczyło. Tak, niestety. Nie, ogólnie rzecz biorąc zawsze jeździmy bezpiecznie. Aczkolwiek są takie drogi, gdzie można delikatnie te 5 km szybciej jechać. Tam 10 powiedzmy, no i... Ach, dobra, nieważne, nie wchodźmy w ten temat. Jeżeli chodzi o Bieszczady, super ekstra, wypasione widoki, super fajne ujęcia, przynajmniej dla mnie, nie wiem jak dla was, ale mnie bardzo się podobały, więc mam nadzieję, że wam również. Z pewnością będzie więcej tego typu ujęć, więcej tego typu vlogów. Zbliża się sezon, zbliża się czerwiec, wolne, więc myślę, że będę chciał częściej właśnie wyjeżdżać w różne miejsca i móc wam je pokazać. A co z tego finalnie wyniknie, zobaczymy, wszystko się okaże. Nic, idę odpoczywać, jestem totalnie zmęczony, padnięty. Przede wszystkim jedna rzecz, moi drodzy, jeżeli gdziekolwiek jedziecie, nigdy, przenigdy, jeżeli jest 30 stopni, nie ubierajcie się na grubo, nie jeansowe spodnie, nie jakieś grube buty i na pewno nie t-shirt z długim rękawem, czy tam bluza, nie, to nie była bluza, t-shirt z długim rękawem, nie ubierajcie takich rzeczy, bo to jest po prostu żenujące. Kurde, czemu jej nie odcięli? Dobra, nieważne. Okej, idę odpoczywać, moi drodzy. W przyszłym tygodniu wyjazd, widzimy się w Warszawie na Good Game i na Comic Conie w jednym na 100%, więc cóż, ja się idę szykować. W tym tygodniu będę dużo nagrywał, żeby był zapas materiałów na mój wyjazd. Tak. Jeżeli wam się podobał ten vlog, to dajcie znać tam na dole w komentarzach, ewentualnie napiszcie, gdzie mógłbym jeszcze pojechać. To jest bardzo dobra, istotna. Dobra, nieważne, tyle z mojej strony, dzięki za uwagę, trzymajcie się, pa pa i miłego dzionka. Dobra, jak to wygląda, dobrze? Jeszcze okulary może założyć, czekajcie. Będę jak agent 007. Może być chyba, nie? Dajcie znać dole w komentarzach, czy wam się podobało. Mam nadzieję, że tak. Trzymajcie się, pa pa.